Piotr Maślak, witam ponownie. Jerzy Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na szczęście znowu do końca świata jeden dzień dłużej. Witam trochę serdecznie. Zagadaliśmy przed wejściem na antenę, wspominając stare, dobre czasy, to ja pozwolę sobie zacząć tę rozmowę od nich. To Jarocin, przełom lat 80., 90. Ja odkąd pamiętam, właśnie te pierwsze Jarociny, moje oczywiście pierwsze, to twoja historia to historia unikania jak ognia polityki i jednocześnie wpychania wbrew własnej woli w tę politykę. To nie zdążyłeś się przyzwyczaić? Z czego to wynika? Ja myślę, że jednak z takiego mojego charakteru. Jestem pokoleniem... Zadziorny jesteś trochę. Nawet nie w tą stronę. Ja jestem z pokolenia, które sobie budowało taką rzeczywistość obok mnie, której nie mogłem dotknąć. A więc w szkole średniej kupiłem na raty płytę, 3-płytowy album z Woodstocku amerykańskiego. Chyba po dzień dzisiejszy jakąś ratę jestem komuś winien, bo to jest nierealne, żebym zapłacił wszystko. Ona kosztowała wtedy horrendalne pieniądze. Oj, nie mów takich rzeczy, bo zaraz ci ktoś wyciągnie, że Owsiak dłużnik, spłacający rat. Ale to był na pewno jakiś kolega ze szkoły, który mi tą płytę sprzedał. Ja sobie zbudowałem świat z paru zdjęć, które tam było, dosłownie 4 zdjęć i ten świat we mnie kiełkował, to był 70 rok, 71. W związku z tym zbudowałem sobie taką ideę hipisów, o której później czytałem w paru książkach, o których można było rozmawiać, a film obejrzałem już jak był w telewizji. Ciągle ktoś ten film ogląda. Byłem w ambasadzie, gdzieś go pokazywali, a wyobraźnia mi to budowała. I myślę, że w dobrym czasie mi zbudowała wyobraźnia, także mój styl takiego bycia. To mi się podobało. Mieszkałem na Czerniakowie, gdzie albo mogłeś zostać gitem, po sąsiedzku, dosłownie tutaj tuż obok, albo mogłeś zostać z gitem, można by dzisiaj porównać to do kultury dresowej, albo poszedłeś w drugą stronę, a wszyscy się wychowywaliśmy w tych samych warunkach, czyli wszyscy na podwórku graliśmy w palanta i nagle musisz zadecydować o czymś. Ja zdecydowałem, że mi się podoba kultura hipisowska, więc długie pióra, które były kompletnie, ale to kompletnie nieakceptowalne, więc musiałeś się uzbroić w jakąś taką własne bycie, albo będziesz z nimi, albo będziesz no niestety przeciwko nim. To nie ma innego wyjścia. To też mnie zbudowało, jak unikać konfliktów, jak spróbować na przykład przekonać kogoś, że moje długie pióra to jest mój styl bycia. I chyba mi to po dzień dzisiejszy zostało, czyli jakby... Długie pióra strony, raczej nie. No nie, hipisi będą łysi, mówi takie stare powiedzenie. No zobaczymy, jak będziesz miał moje lata, zobaczymy na twoją głowę. Ale chodzi o to, że rozmawiałem z ludźmi, cały czas miałem taką ideę, a może przekonać ich do siebie, może przekonać, fajnie było, gdy byli po naszej stronie. Spotykam dzisiaj ludzi z dawnych lat i rozmawiamy bardzo przyjemnie, a więc ten etap taki rozchodzenia się, to był etap młodzieńczego buntu, dla nich też to był bunt, jestem gitem, należę do subkultury gitowskiej. Po latach to się zupełnie inaczej układa, ale cieszę się, że w swoim wytrwałem, także jak już teraz mówiłem o tej polityce, siłą rzeczy, robiąc to, co robię, będąc osobą publiczną, od tego się nie odejdzie, a przynajmniej jeszcze w takim wymiarze, jak my to robimy, jak Wielka Orkiestra. Także tu już nie ma nawet co porównywać, ale na samym końcu nie jestem politykiem takim zawodowym, takim, którym się wpisuje w rubrykę zawód polityk. Ale czy jestem. Można być wyrazistym i nie mieć światopoglądu? No więc bardzo jest trudne to, że to jest trudno to połączyć. Ja myślę, że świat, który my zbudowaliśmy, który ja zbudowałem z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi współpracuję, z ludźmi, których mijam, którzy przed chwilą ktoś do mnie podchodzi, robimy sobie selfie, a przy okazji jest historia dziecka, które korzystało ze sprzętu. No to są fajne opowieści. Ale to taką historię chyba każdy w Polsce może ci odpowiedzieć. No i dlatego się z tego cieszę, że nie jestem instytucją, to nie ja składam, to nie ja leczę, to nie ja jakby jestem tym, który gdzieś pomaga w tych historiach. My jesteśmy jakimś tam łącznikiem, jeżeli jesteś takim ogniwem, to super, no to wtedy wiesz, masz w sobie w życiu taką satysfakcję, bo ona cię nie zmusza do pewnych zachowań. Polityk, mało tego, nawet ty musisz tutaj być tak, a nie inaczej, być może musisz mieć tutaj w butonierce tą chusteczkę, tak, a to nie ja wybrałem, no, dostałem. No to się ktoś to robił, ale generalnie ja mam takie poczucie, że mogę dzisiaj spać do południa. Nigdy tego nie robię, ale samo takie poczucie, że mogę, daje ci taką przyjemną poczucie takiej wolności. Ja tego się bardzo o to dbam. Jak nieraz ludzie mówią, Jurek na prezydenta, ja mówię, ale to chcesz mnie ukarać? Dlaczego? I to nie to, że ja mam przy okazji... Że ja mam przy okazji całą filozofię, jestem przeciwko instytucji prezydenta albo jakiemuś prezydentowi. Nie, tylko sama w ogóle, sama ta sytuacja jest, dla mnie byłaby bezsensowna. Wstawać gdzieś, mieć czas zajęty z sprawami, które mnie nie kręcą... Spotykaniem się z ludźmi, których nie lubisz. No, albo co do których jestem obojętny. To, co sobie stworzyłem w życiu, jest wielką przyjemnością i tego się trzymam. Ale z drugiej strony masz taki dar wchodzenia tam, gdzie wrze i gaszenia pożarów, bo tu też wspominaliśmy przed wejściem na antenę, kiedy się poznaliśmy, no Jurek Owsiak tego ma prawo nie pamiętać, dla mnie to jedno z ciekawszych przeżyć. To był początek lat 90. Jarocin. Możemy nie pamiętać tego spotkania z zupełnie innych powodów. Wielkie zadymy to dla Państwa wyjaśnienie na małej scenie. Jurek Owsiak sam wchodzi w wielką załogę punkową i gasi. Ale to jest, to też we mnie siedzi, ja jestem tak skonstruowany, czyli jestem skonstruowany, że jeżeli się coś tam złego dzieje, a też jestem w tym, czyli w tym momencie z Bartkiem Chełstowskim organizowaliśmy już festiwal, tak, to był 91 i 92, to były te 2 lata, kiedy organizowaliśmy festiwal i Brian Fedden dała wszystko odpowiedzialność. Byłem dużo starszy od tych ludzi, którzy przyjeżdżali no jako tak, załoga punkowa. Ja pytam, bo mogłeś powiedzieć ze sceny spokój, koniec, wysłać swoich ludzi, a ty sam przychodziłeś z nami pogadać, napić się kawy, nazwijmy to tak dyplomatycznie. Oj, kawa by nam wtedy tam może bardziej pomogła. Nie, pomogłaby nam. Ale to chodzi o to, ale to jest charakter. To jest charakter taki, a nie inny. I tak samo ja patrzę na wielu ludzi z przeszłości, a mam już tyle lat, że mam to oglądanie jest coraz szersze, coraz więcej ludzi widzę i mówię, spotykamy się i nagle cieszę się, w jakim ja jestem miejscu. I dziwię się, w jakim miejscu są ludzie nieraz dużo młodsi ode mnie, którzy gdzieś przycięli ten bunt. Kiedy mi pokazały zdjęcie swoje, ja bym się nie poznał. Nieraz poznaję ludzi. Ja siebie też nieraz poznaję. Ciebie też na tym zdjęciu trudno poznać. No dobrze, no ale to jest, to było bardzo, bardzo dawno temu. Z tym, że, dobra, okej, z tym, że znowu jeżeli komuś powiesz, o to jest właśnie Jurek Owsiak, to tak jak tutaj mówisz, to jest dla mnie przyjemne, ktoś by powiedział, aha, no to się nie dziwię. No to właśnie no. Taki właśnie Jurek jest. Siedzi z ludźmi, rozmawia z ludźmi i tak samo mieliśmy przy organizacji chociażby naszego festiwalu, czy finał, czy to, że jesteś gdzieś, czy zajmujesz głos. Jeżeli ludzie siedzą w Sejmie 40 kilka dni i to są ludzie niepełnosprawni, to my zajmujemy głos, bo to nas dotyczy. To są sprawy, którymi się także zajmujemy i nie wahamy się. To nie ma tu w tym polityki, że się naradzamy. Powiedzieć coś, czy nie powiedzieć coś. Jeżeli mówię, że na Czerniakowskiej po prostu można byłoby dostać po ryju, kiedy się by paliło książki, jakby ktoś zajrzał, co tam jest, Tomek Sajer. Ty palisz albo Szklarskiego, albo Bagdaja, palisz książki? Co ci odbiło? No byłaby awantura na podwórku straszna, bo po te książki się stało w kolejce. Znasz księdza, on był na przystanku Woodstock, on przyznał się, że może trochę nie znam go, nie znam go, ale ja też na swoim Facebooku napisałem i też jakby powiedziałem, doceniam to, że mówi przepraszam. No właśnie. Jakie ono by nie było, to ja doceniam. Ja jestem jakby tak skonstruowany, że ktokolwiek, z kim mam jakąś, nie wiem, może zadrę, dałby sygnał, że chce być jakby także przy nas, no to mnie jakby przechodzi. Ja jakby odpuszczam sobie wszystko natychmiast. Wydaje mi się, że każdy może mieć tam różne swoje momenty, ale jeżeli to się uspokaja, to dlaczego nie? To u mnie to jest minuta 8. Kiedyś miałem tam w sądzie dziewczyna, która bardzo dużo mówiła o naszym festiwalu, zło, i wreszcie w pewnym momencie powiedzieliśmy, Renata, proszę cię, już przeginasz to wszystko. Sprawa się skończyła w sądzie. I nagle widząc sędziego, który tak jakby też mówi, przeproście się. Ja mówię, ja nie mam w ogóle z tym żadnego problemu. Więc mówię, Renata, przeprośmy się. I nawet damy mi buzi. I to było takie, rozświetliło się w tym sądzie. Rozeszliśmy się po zgodzie, chociaż jeszcze gdzieś tam fok był. Dzisiaj o tej pani nie słyszę w ogóle. Już jakby jej wszystkie te pretensje przeszły. Może właśnie tak się powinniśmy zachowywać. Mówię o to jako taki epizod, że z jednej strony byłem zły, co czytam na swój temat, a potem mnie to w minutę 8 przechodzi. No. Bo ty tak chyba masz, wybuchasz, ale potem zaraz już... Ale to jest ludzkie, no często się mówi, nie? Żebyś emocjami nie chował je, bo potem przychodzisz, zwłaszcza w korporacjach i potem się kumulują. A czy jest coś takiego, co z tej perspektywy 20 paru lat, chyba nawet więcej już w tej chwili, aktywności takiej społecznej, coś, co byś zrobił inaczej, czego żałujesz? Nic, to w ogóle ciekawe czasy, wiesz, byliśmy w sobotę z moją żoną Dzidzią na Dniach Tischnerowskich, dostaliśmy tam nagrodę i tam jest z nimi ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikani, tak sobie rozmawiamy, ksiądz Adam Boniecki, cudowne prowadzenie, szef Tygodnika Powszechnego, nabita sala i rozmowa taka, jakby debata, ale tak śmieszna, tak dowcipna, że to w Krakowie można tylko takie rzeczy sobie wygadywać i mówić. I w pewnym momencie ojciec Ludwik mówił o tym, że no takie czasy dla Kościoła trudne, ale też żeby nie okazało się, że jak na Zachodzie, że ten Kościół no już wiele, wiele lat temu z takiego kościoła dewocji przeszedł w taki kościół intelektualny, często niebezpieczny, bo gdzieś się oddalamy albo gdzieś on się gubi. A ja wtedy powiedziałem, ale niech ojciec posłucha, to są super czasy dla Kościoła. To nie są trudne czasy. No właśnie czasy, gdzie trzeba rozmawiać z ludźmi, nie siedzieć pitu i tam na kanapce jest wszystko wygodnie. Właśnie im trudniej, tym lepiej. To są właśnie ciekawe czasy. Niczego nie żałuję z tych czasów, z tych 27 lat, a nawet 28 lat, bo człowiek się dużo uczył, wiesz. My nie mieliśmy podręczników. No tak mówimy o WOŚP-ie, ale jeszcze było wszystkim. Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników. No wiesz, ale ta abstrakcja, gdzie Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, spotykam non-stop ludzi, jak mam takie spotkania. Bo to było fajne w tych siermiężnych czasach to było, wiesz, ale to funkcjonuje po dzień dzisiejszy. No tak. Równie dobrze ludzie, którzy mają po naście lat, będą dzisiaj mówili o tych czasach za ileś lat, że też jakieś kolory one miały. Ja zawsze mówię, nie przeklinajcie szkoły, bo ta szkoła, dla mnie szkoła miała niedaleko stąd, na Czerniakowskiej. To najbardziej kolorowy czas, mimo że ze szkołą było trudno i ciężko, ale to z mojej winy, broń Boże, nauczycieli. No to są czasy, które trzeba, one cię budują, one wspominać, trzeba wszystko robić, więc niczego nie żałuję. Tym bardziej, że te stricte 27 lat to są wszystkie rządy, żeśmy przeżyli, wszystkie. Ja nie mam focha na to, co się dzisiaj dzieje. Ja obserwuję, gdzie są rzeczy, które są kuriozalne. No, wróciliśmy do PRL-u, a ja, jak sam mam o tym PRL-u, mogę długo mówić, bo w tych czasach żyłem jako już dojrzały gość. To są czasy naprawdę ciekawe. To my się, taka polaryzacja, nie? Że wreszcie kogoś widzisz kątem oka, kolego, ale poszedłeś w długą, w jakąś dziwne odmęty albo w ciemną stronę. Jak patrzę na to, no to zobacz, ile jest memów z filmów PRL-owskich wkładane. Czego nie rozumiesz? No, powiedzenie i czego nie rozumiesz, okazuje się, że to można spuentować bardzo dużo rzeczy. Więc czasy są ciekawe i jeszcze bardziej ciebie pobudzają, żeby działać. Nie pytam już, co cię wkurza, bo to trochę wiemy. No, ale to byśmy tu musieli siedzieć. A to powiedz, to dla mnie ważne jest, co cię cieszy? Co mnie cieszy? Tak szczególnie. Co mnie cieszy, że Polacy osiągnęli ogromny sukces, ale to przeogromny w biznesie, że okna, już nie będę wymieniał, firmy są na całym świecie, że nasze polskie drewno jest na całym świecie, że polski puch, ja tak sypię, bo rozmawiałem kiedyś o tym, z czego Polacy są dumni, że polskie autobusy wyprodukowane w Polsce jeżdżą w Niemczech, no to drzewo do lasu, pomyślałbyś o tym 30 lat temu w życiu. To jest ten ogromny sukces, że miasta się zmieniają, my bardzo dużo jeździmy po Polsce, że jakby dywagowanie albo próba takiej dyskredytowania, że autostrada taka, siaka, owaka jest i ona jest piękna i to jest jak miasta powstają. Świat się wokół nas zmienia bardzo pozytywnie i to mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie to, że Polacy tak masowo wyjechali i dali sobie radę, bo też oglądamy 80 sztabów na całym świecie. Jak mówisz, że cieszysz się, że Polacy wyjechali, zaraz ale absolutnie nie, cieszę się, że wyjechali, bo my bądźmy krajem ludzi wędrujących, spójrzmy na Amerykanów. Stany Zjednoczone to no jak dwie Europy, no i ludzie przemieszczają się, filmy oglądamy o tym, dla nich jest to tak normalne, pojechanie z zachodu na wschód, no to dla nas pojechanie do Portugalii na koniec Europy i pracowanie tam, osiągnęli sukces, bo patrzymy, te sztaby, które mamy, od Nowej Zelandii, Australii, przez Indonezję, z tymi ludźmi rozmawiamy, spotykamy się, oni wszyscy robią świetną robotę, to nie są gasarbajterzy, którzy mówią, wiesz, bo ci nawet nie mają czasu na nic. To są ludzie, którzy mają swoje firmy. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ten niepokój teraz, Irlandia, cała Europa, cały świat, to jest moim zdaniem sukces ogromny, bo oni też kiedyś wrócą. Już są w kontakcie, przecież to nie jest, paszportu nie musiałeś oddać, wyrzucić, powiedzieć, że jesteś w innej opcji życiowej czy tam mentalnej. Jeździmy i to jest dla mnie sukces ogromny. Ja się szalenie się z tego cieszę. A co ci dają takie chwile, jak to kiedy powiedziałeś, że rezygnujesz, ale dostałeś lawinę tego wsparcia, emocji. Wczoraj nagroda specjalna, to jest pierwszy raz w historii Radia Tok FM wręczono nagrodę specjalną Tubę. Tak, nagrodę specjalną pierwszy raz. Taką mi daj Tubę, ja nie wiem, co z nią zrobić. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest konewka. I dwa razy ludzie wstawali i kleskali w trakcie to. No to jest to szacunek dla tego, co wszyscy robimy. Mnie to, i to mówię bez żadnego podtekstu, jest to krępujące bardzo, kiedy dostajesz, rezygnujemy, ja wszystkim wyjaśniam, myśmy się wycofali jako prezes fundacji z decyzji, ja mówię, poddaję się także wszystkim czynnościom, które będą zmierzały, żeby wyjaśnić tą zbrodnię, ponieważ to było pod auspicjami Wielkiej Orkiestry. Jak jest sukces, 100 osób wstaje i mówi, to ja. Jak jest odpowiedzialność, no to najprościej powiedzieć, mnie tam nie było, ja byłem w Warszawie. Ale wstało miliony osób w całej Polsce. 11 milionów kliknęło u mnie na Facebooku i nagle się okazuje, że ty to dostajesz. Powiem ci, że to jest uczucie niesamowite, bo myśmy, oglądasz pewne sytuacje, że cały naród gdzieś składa kwiaty, bo coś się stało. I to się działo w Polsce, to się działo w Londynie, to się działo w różnych miejscach, gdzie oglądasz innych i mówisz, jaki szacun, jak ludzie to przyjęli. Nagle to się tyczy, ciebie. No nawet, ale całej fundacji. Nagle widzę, tak, skromnie. Przytykanie karteczek, że siedzę na pierwszym piętrze i nagle widzę moim okiem, mówię, ja wiem, że to się ma zdarzyć, ale nie myślałem, powoli najpierw widzę kas, potem widzę faceta, potem widzę, że trzyma trąbkę, drugi trzyma kamerę, dwóch strażaków na wysięgniku, grają, mówię, rany Boga, przecież to jest już show. Straże pożarne, ochotnicze straże pożarne z Polski przyjechały, żeby przyjechać i żeby przybić piątkę i porozmawiać. Tak, to jest coś niesamowitego, to jest... Daje power? No power to daje niesamowity, bo to ci daje taki power takiej naprawdę iluś wielu lat wiarygodności, bo to nie... Ja rozróżniam popularność gwiazdora i nieraz ta popularność trwa rok, nieraz trwa 10 lat, nieraz trwa 11 lat. Sportowiec ma swoje wyniki, nieraz jest jeden sezon, nieraz jest 10 sezonów. A my jako fundacja, jako 42 osoby pracujące tam, 27 lat i to jest takie zapracowane. My jakby nie wystawiamy łbów i wiesz, i piersi, żeby, a teraz nas tutaj nagradzajcie. My się cieszymy, że to ma taki efekt. Jak liczyliśmy te pieniądze, to do banku, a to nie jest czeski jakiś błąd, tam się coś nie rąbnęło, a oni mówią, nie, słuchajcie, to tutaj licznik, wy go musicie zatrzymać, bo to się już kończy. Dajecie ten termin, którym już bank musi podać, a tam pieniądze jeszcze ciągle płynęły. No puszka tej Tamary, która zrobiła w Gdańsku. No to słuchaj, no, ja sam siedziałem przy tym, mówię, nie wierzę w to, co tutaj widzę. To pokazuje, że ludzie potrafią wybrać i myśmy nawet zrobili badania. I połowa wpłacających na orkiestrę jest idealnie połowa, bo też zapytaliśmy o preferencje polityczne. To można powiedzieć, że to, ale z tych preferencji połowa jest PO, połowa jest PiS. To wcale nie jest tak, że gdzieś ci, którzy głosują na którąś opcję, są nam bliżsi, albo chcą z nami być, albo nie. Świadomość tego, co my robimy wśród 30-latków, ogromna. Jak zbadaliśmy, jakie programy, to poniżej 400% żadna nasza działalność nie schodzi niżej. Ci ludzie mają świadomość, że kupujemy pompy insulinowe dla kobiet, które są ciężarne, że uczymy pierwszej pomocy, jak te programy się nazywają. To jest niesamowite. Przecież nie mamy jakiegoś swojego kanału telewizyjnego, który by... To jest wszystko internet. Ten sam internet, który może zaboleć, uszczypać tak, że wiesz... że łzy lecą i ten sam internet po prostu pomaga, także to są... I daje wiatr w żagle. No wiatr w żagle nieprawdopodobny. To niech wieje ten wiatr. Jerzy Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I to już koniec? Tak, tak, już chyba ten moment. Tyle tak tutaj jechałem. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Bardzo kolejnego fajnego, żeby w Polsce się super działo. Dziękuję bardzo, cześć, siema.